Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie w odcinku podsumowującym przygodę naszą w Wiedźminie 2. Ten odcinek też będzie zawierał w opisie link do save'a mojej postaci, który możecie po prostu zaimportować do Wiedźmina 3, tak żeby po prostu mieć udostępnione już te wybory, być może troszkę lepszą postać. Zacznijmy od zadań. Zadania wykonaliśmy praktycznie wszystkie, z wyjątkiem gdzie jest Triss Merigold. My nie pomogliśmy Triss, my wykonaliśmy w imię Temerii. Więc tutaj jakby widzicie te powracające wspomnienia sprzed stuleci, do rachunki do wyrównania, te zadania są po prostu niewykonane, one się automatycznie wykonują z końcem gry. Jeśli chodzi o mojego Wiedźmina, no to już pokazuję, pancerz bratobójcy wykonaliśmy, buty bratobójcy, rękawice bratobójcy i spodnie bratobójcy, więc mamy cały zestaw. Cały zestaw jest o tyle dobry, że no, on zadaje większe obrażenia, ma duże bonusy. Więc mi się wydaje, że jest całkiem fajnie zrobiony. Dodatkowo stalowy miecz bratobójcy jest chyba najlepszym w grze, tak jak i srebrny miecz bratobójcy też jest bardzo dobrym mieczem. Wyzwolone mamy jeszcze kilka petard przed ostatnią walką. Nosimy sobie tutaj trofeum Temerski Order Zasługi, ponieważ fajne obrażenia nam tutaj zadaje. Jest lepszy niż nasze inne dostępne trofea. Mamy już sobie artefakt operatora, bo nie możemy go odłożyć. My tego operatora pokonaliśmy, nie resetowaliśmy punktów. Mamy zbroję Celt kilka, mamy jeszcze kilka mutagenów tutaj do wykorzystania. Jeszcze trochę tutaj składników alchemicznych, więc możecie sobie potworzyć również jakieś mikstury. Tutaj jak widzicie tych mikstur nie mam za dużo, bo jakich bardzo dużo nie używałem. Jeszcze parę wzmocnień, tutaj ulepszeń przed ostatnią walką jak najbardziej. Legenda o bratobójcy, tutaj wszystkie notatki jakie znaleźliśmy, to nie są wszystkie książki jakie mieliśmy do przeczytania, bo ja ich nie kupowałem z racji tego, że jak widzicie orenów za dużo mi nie zostało przez to, że stworzyłem ten rynsztunek bratobójcy. Jeśli chodzi o mojego Wiedźmina, mamy 35 poziom. Tutaj poszedłem na początku w regenerację wigoru, w parowanie zmutowałem hard ducha, no i odbijanie strzał też zmutowałem. Poszliśmy trochę w szermierkę, rozwinęliśmy gardę, rozwinęliśmy przemoc, młynek, hardy, nagłą śmierć, mi się podobało to, niezabijalny, zmysł walki i wir walki i wszystko mutowałem jeśli chodzi o adrenalinę. Tutaj sporo poszliśmy w alchemię, alchemik, efekt uboczny, żniwiarz, synteza. Specjalista eliksiry, dzięki czemu działania eliksirów jest wydłużony, czas działania olejów jest wydłużony. W transmutację, metazę, berserkera, kondensację, mutanta i amplifikację. Wszędzie gdzie mogliśmy, używaliśmy tego mutagenu adrenaliny. Jeśli chodzi o tutaj o mutageny wzmocnienia, trucizna, krwawienie, no ponieważ już nie mieliśmy tego mutagenu na adrenalinę. Jeśli chodzi o atrybuty naszej postaci, wygląda to w ten sposób. Sporo żywotności, mało obrażeń, ponieważ ja mieczów nie mam żadnych wyjętych. Zbroja chyba maksymalnie, co mogliśmy tutaj uzyskać, to jest 81. Odporności, jesteśmy praktycznie w 100% odporni na krwawienie i truciznę. Sporo efektów krytycznych, sporo premii. Jeśli chodzi o tutaj wiedzę, no to mamy wiedzę o wszystkich potworach, z wyjątkiem upiorów mamy tutaj 2 na 3. No i też w ciągu gry udało nam się uzyskać kilka takich talentów, takich specjalnych umiejętności, wymuszanie znakiem akcji, zastraszanie, perswazję, zasłonę, efekt mistrza, targowanie się, wiedzę tajemną, mocne plecy, piromana, egzortystę, mocny żołądek, iluzjonistę, asasyna, miotacza, Dawida, koronę lata i całunę zimy. To są te dwa ostatnie związane ze znakami. Tak wygląda mój Wiedźmin na chwilę obecną. Jesteśmy przed walką z Leto. Ten save będzie wam udostępniony oraz będzie udostępniony wam save po walce z Leto, do której walki nie doszło, bo ja stwierdziłem, że zachowam się pokojowo i nie będę walczył z kolejnym Wiedźminem. Więc jeśli chodzi o wybory, to ścieżka Rosza. Wybraliśmy ścieżkę Rosza, nie Jorveta. Ja nie zabiłem Leto, wy tu jeszcze będziecie mogli zdecydować, czy chcecie go zabić, czy nie. No i oczywiście mam tatuaż, nie pomogłem Triss, pomogłem Anais, zabiłem Henselta, właściwie to nie ja zabiłem, a Roche. Tak to się potoczyło tutaj i starałem się być dyplomatą, Smok żyje, raczej takie bestie żyją. Więc mam nadzieję, że ten odcinek podsumowujący wam się podobał. Jeśli będziecie chcieli skorzystać z tego save'a, zapraszam, będzie pod odcinkiem w opisie materiału możliwość pobrania, tak jak i była możliwość pobrania po Wiedźminie 1. No i mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się na streamach z Wiedźmina 3. Ja za dzisiaj wam dziękuję, życzę wam miłego popołudnia, nocy bądź całego dnia, nie wiem kiedy oglądacie ten materiał. Trzymajcie się, cześć!